Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś jest poniedziałek trzeciego tygodnia Adwentu. <tak>, tak i co prawda jest trzeci tydzień Adwentu ale właściwie przeżywamy go tak, jak byłby to czwarty tydzień Adwentu, no właśnie ze względu na tą wielką krótkość Adwentu. Yy, właśnie. Wczoraj był 17. dzień grudnia i od 17. grudnia to już jest taki dość szczególny czas adwentowy. Te dni od 17. grudnia do 24. mają taką dość szczególną liturgię, taką nastawioną już na bezpośrednie przygotowanie do przeżywania uroczystości Narodzenia Pańskiego. Tak na przykład się czyta Ewangelię, tak zwaną Ewangelię dzieciństwa Jezusa, jeszcze troszeczkę mniej mówi ogólnie o Jezusie, już się bardziej skupiamy właśnie na Jego dzieciństwie, na wydarzeniach, które się dokonywały około urodzenia Jezusa, właśnie tutaj się przyglądamy. Chcemy wejść właśnie w tą atmosferę, chcemy wejść w to wydarzenie, chcemy to wydarzenie na nowo przeżyć jeszcze głębiej, jeszcze głębiej zrozumieć, co wynika z tego wydarzenia dla nas. Właśnie więc chrześcijaństwo nie jest wspominane prostym wspominaniem minionych wydarzeń, to chrześcijaństwo jest spotykaniem Boga tu i teraz, dzisiaj w wydarzeniach, które, no, które przychodzą razem z Nim, prawda? Czyli na przykład, kiedy gromadzimy się na Eucharystii, to spotykamy Boga tu i teraz i w Nim doświadczamy dokładnie tego wszystkiego, o czym czytamy w Słowie Bożym. Doświadczamy dzisiaj, tu, teraz, to jest właśnie cud, jaki sprawia Jezus Chrystus, że w nim mamy dostęp, właśnie do tego wszystkiego, co on czyni, co on uczynił. No, ponieważ, no, dla nas ludzi jest trudne, jakby to powiedzieć, ogarnąć wszystko naraz, dlatego te wydarzenia, wydarzenia, które przychodzą w Jezusie Chrystusie. No my przeżywamy rozłożone w tak zwanym roku liturgicznym, prawda? No i w tej chwili skupiamy się na wydarzeniu wcielenia, wchodzimy w to wydarzenie, przeżywamy ciągle na nowo to wydarzenie. Właśnie to jest ten problem dla nas ludzi, że uroczystość Narodzenia Pańskiego nie jest po prostu wspomnieniem. Tylko jest wejściem w wydarzenie, które przychodzi w żywym Bogu, w żywym Jezusie Chrystusie, w Bogu, który nie podlega pod czas ani pod przestrzeń. I w nim mamy dostęp do tego wszystkiego, o czym czytamy w Słowie Bożym. naprawdę w nim tego wszystkiego doświadczamy. To nie jest tylko takie zwykłe wspominanie sobie czegoś, co już było. To jest doświadczanie tu i teraz, prawda? I dlatego my y, mamy być świadkami żywego Boga, no, którego doświadczamy którego obecności doświadczamy. że świadek w rozumieniu biblijnym, to jest ktoś, kto świadczy o doświadczeniu. O doświadczeniu, że ja tego doświadczyłem, ja o tym składam świadectwo. Mówimy o tym, czego doświadczyliśmy, czego, co widziały nasze oczy, co dotykały nasze ręce, jak mówi święty to właśnie dotyczy wszystkich chrześcijan. Że my spotykamy żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa, co świadczymy o żywym Bogu o tym, czego doświadczamy w Nim. Właśnie. No i bogaci właśnie tę wiedzę o takie nastawienie idźmy właśnie na spotkanie Jezusa w Jego Słowie, a słowo dzisiejsze jest z Ewangelii świętego Mateusza, z pierwszego rozdziału wiersze 18 do 24. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierw zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym, nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę mysz, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, którego, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański wziął swoją małżonkę do siebie. Właśnie, jakoś tak wszyscy się zastanawiają nad tym gestem świętego Józefa, właśnie związanym z oddaleniem Marii potajemnie. I wszyscy zwykle próbują tutaj się zaczepiać, tutaj właśnie coś tłumaczyć, gnębić. I też mnie to kiedyś zastanawiało. Natomiast dzisiaj akurat porusza mnie bardzo taki szczegół w tej dzisiejszej Ewangelii. Właśnie słowa Anioła do Józefa, to od czego Anioł zaczyna: nie bój się. Nie? że Zobaczcie, no ten lęk, lęk przed nieznanym, lęk przed czymś nowym, lęk przed czymś nieprzewidzianym, lęk przed czymś, wobec czego czuję się zupełnie bezradny i bez żadnych, bez sił. Bo sobie wyobrazić. Bezradność i bezsilność Józefa, no, kiedy się dowiaduje, że jego narzeczona spodziewa się dziecka. Właśnie to, co podkreśla się ten Mateusz, nie? że wpierw nim zamieszkali razem, czyli że jeszcze między nimi no, ni do niczego nie doszło, prawda? I teraz on się dowiaduje, że jego narzeczona spodziewa się dziecka. Warto też tutaj gdzieś zauważyć taką, powiedzmy, w tle postawę Maryi, prawda, że zobaczy, że Maryja najwyraźniej nie próbuje bronić się przed Józefem, przed jego zamiarami, planami. Maryja jest całkowicie zdana, no właśnie tak jak to powiedziała sama aniołowi w scenie zjastowania, niech mi się wydarzy, niech mi się stanie. Według Twojego słowa jest całkowicie zdana na Boga, nie? że Pan Bóg jej coś obiecał, Pan Bóg jej złożył obietnicę i Pan Bóg obiecał, że tą obietnicę spełni. I ona pozwala, żeby ta obietnica chce, żeby ta obietnica się spełniała, żeby to było dzieło Boga ze wszystkimi konsekwencjami. Bo zobaczcie, my często chcemy, żeby coś było dziełem Boga, powierzamy Bogu jakieś sprawy. A potem zakasujemy rękami, rękawy idziemy załatwiać się sprawy po swojemu. No właśnie, i tu jest właśnie taka bieda, yy, i tutaj no, trzeba dużo umiejętności, właśnie wielkiej roztropności, właśnie w relacji z Bogiem, w relacji z Jezusem, żeby zobaczyć, gdzie się kończy przestrzeń mojego działania, a co już zostawić rzeczywiście w Jego rękach. I tutaj najwyraźniej Maryja no, nie podejmuje jakichś takich prób obrony, tłumaczenia się nie wiadomo czego wobec świętego Józefa, no bo no właśnie jak to wytłumaczyć, no jakby to brzmiało, że wiesz, że z z, Tanią, z nienacka, no z nienacka poczęłam w łonie dziecko, prawda? I że to wszystko z Ducha Świętego, no pff, nie wiem, jak to wytłumaczyć, prawda, no, jakby to kobieta mogła wytłumaczyć swojemu narzeczonemu. Więc Maria tutaj się nie rzuca, nie wykłóca, nie szarpie się z Józefem, jakby to wszystko zostawia Bogu, i rzeczywiście Bóg jej nie zawodzi. Rzeczywiście Bóg interweniuje wobec Józefa. No ale właśnie warto pomyśleć, jakby się w, ten, jak w tym wszystkim czuł się Józef, że najwyraźniej jest kompletnie bezradny, bezsilny wobec tej sytuacji, ale jakoś gdzieś w tle najwyraźniej też szuka rozwiązania. Próbuję domyśleć się, próbuje znaleźć, skonstruować jakiś plan. No taki jakiś plan, który by no, rzekłbym, rzekłbym, żeby rozwiązać tą sytuację po Bożemu. Nie? Że to jest jakby dobra wola Józefa, że w Józefie jest mimo wszystko jakaś dobra wola. Nie próbuję nikogo niszczyć, nie chcę właśnie nikogo zniszczyć, nie chcę nikogo zgubić, nie chcę nikogo skrzywdzić. No, szuka sposobu na tę sytuację taką, żeby jednak spełnić wolę Boga w tym wszystkim. Aczkolwiek jest pogubiony. Jest taka tradycja i są takie próby przekonywania. Pamiętam jak właśnie jeden biblista właśnie tak argumentował, że no, w tak świętym małżeństwie, tak, w tak świętym narzeczeństwie jak święty Józef i Maryja, to oni tam na pewno się dogadali, prawda, że to, że to Bóg, że to Duch Święty, że Maria z Ducha Świętego i w ogóle. No, trochę jest to wątłe tłumaczenie, bo dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że trzeba interwencji Anioła, który tłumaczy Józefowi, że to, co się poczęło w Marii, jest z Ducha Świętego. Że gdyby oni się dogadali, no to tej interwencji by nie potrzeba było. Że najwyraźniej no, jest jakieś wybicie z rytmu, jest jakieś zaskoczenie. Yy, no, jest Jakaś trudność i jest szukanie rozwiązania. Przy czym mówię cała szlachetność Józefa idzie w tym kierunku, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które nikogo nie skrzywdzi, które byłoby dobre dla wszystkich. Nie? I, i, I to jest ważne, to jest ważne, bo to jest rzeczywiście rozwiązanie na miarę Boga. Bóg zawsze szuka takich rozwiązań, które byłyby dobre dla wszystkich. Tylko że właśnie różnica między Bogiem a Józefem jest taka, że Józef szuka na poziomie, ma dobrą wolę, ale szuka na poziomie człowieka. Natomiast Bóg autentycznie widzi takie drogi, takie rozwiązania, takie wyjścia, które autentyczne są dobre dla wszystkich. My no, chcielibyśmy znaleźć takie drogi, takie wyjścia, takie rozwiązania. No ale dostrzegamy, że mamy zbyt krótką perspektywę i nie jesteśmy w stanie często w niektórych sytuacjach dostrzec, prawda, wyjść, dróg, rozwiązań, które byłyby autentyczne, dobre dla wszystkich. No i ostatecznie się poddajemy, no i myślimy na przykład tylko o swoim własnym dobru, czy o dobru tych, które kochamy. Zawsze w naszych planach gdzieś jest jakaś rezygnacja i właśnie taki element rezygnacji z siebie, jest w tym planie świętego Józefa, nie? Że, że my w naszych planach zawsze trzeba kogoś poświęcić. Nie? Ja się poświęcam, poświęcam Ciebie, poświęcam prawda, innych, ratuję swoich bliskich, no, ale no, swoich bliskich, ale przecież nie jestem w stanie uratować całego świata, no to reszta, no, no, reszta w moich planach musi zostać poświęcona. Prawda? Więc to jest właśnie krótkość naszej perspektywy. Natomiast Bóg jak to też wynika z dzisiejszej Ewangelii, szuka sposobu na zbawienie wszystkich. To w zeszłą niedzielę, tydzień temu, nie wczoraj, tylko tydzień temu, święty Piotr do nas o tym mówił, że Bóg nie chce niektórych zgubić, tylko chce uratować wszystkich. Wszystkich chce uratować. To gdyby ktoś miał wątpliwości, czy Bóg chce uratować wszystkich, czy niektórych, prawda, no to właśnie święty Piotr nam to wyjaśnił tydzień temu. Wszystkich chcą uratować. Jezus też dodawał, prawda? Jezus o tym mówił, że nie jest wolą ojca, aby zginęło choć jedno. Nie jest wolą ojca, żeby zginęło choć jedno. Właśnie. I to jest różnica między Bogiem a nami, że Bóg widzi sposoby na to, Bóg potrafi znaleźć takie wyjścia, takie sposoby, takie rozwiązania, takie drogi, żeby uratować wszystkich, żeby nikt nie był poświęcony. Jezus nie poświęcił się. Niestety wypowiedź Jezusa z 17 rozdziału Jana jest błędnie przetłumaczona. Jezus się nie poświęcił, w naszym rozumieniu tego słowa, Jezus się uświęcił. Tam jest takie słowo hagiadzo, uświęcać się. To nie jest poświęcenie w sensie takim, że no trudno, no ja idę na straty, byle wam było dobrze. I właśnie warto o tym pamiętać, że jeżeli przychodzą Ci do głowy takie rozwiązania właśnie tego typu, że ja idę na straty, byle komuś było dobrze, to znaczy, że to na pewno nie jest plan Boga. To na pewno nie jest plan Boga, bo Bóg chce uratować wszystkich i po pierwsze, kiedy Bóg wybiera się na spotkanie z Tobą, to po pierwsze chce uratować kogo? Ciebie. I jeżeli Ty pozwolisz, żeby Bóg zadziałał w Twoim życiu, żeby Bóg uratował Ciebie, to dopiero wtedy poprzez Ciebie uratuje też i innych. I to będzie rozwiązanie na miarę Boga. I wasze i to pokazuje dzisiejsza Ewangelia, że Józef szuka w swej szlachetności rozwiązania, ale nie jest w stanie przekroczyć pewnego poziomu. Dlatego trzeba interwencji Boga, trzeba interwencji Boga, który pokazuje mu rozwiązanie na miarę Boga, rozwiązanie, które jest dobre dla Niego, dla Maryi i dla w ogóle wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Do dzisiaj dla nas jest dobre to, co zrobił święty Józef. I właśnie to jest perspektywa Boga, nie? Że to jest właśnie perspektywa Boga. I teraz zobaczcie, że święty Józef doświadcza sytuacji no, przerastającej go, niezrozumiałej, wytrącającej go z równowagi. To jest bardzo często w naszym życiu. I co dopiero uspokaja świętego Józefa? Jaki argument jest, jakiego argumentu anioł używa? żeby rzeczywiście Józef przestał się bać, przestał być wytrącony z równowagi, żeby rzeczywiście ze spokojem podjął tę sytuację, podjął plan Boga. I nie bój się, Józefie, bo to, co się poczuło w Twojej małżonce Maryi, jest z Ducha Świętego, to jest dzieło Boga, to od Boga pochodzi. Zobacz, i w tym momencie Józef przestaje się bać, ze spokojem wchodzi w tę sytuację, prowadzony za rękę przez Boga podejmuje plan Boga. I właśnie to jest sprawiedliwość Józefa. Sprawiedliwość Józefa się objawia w tym punkcie, że Józef nie jest niesprawiedliwy wobec Boga. Niesprawiedliwe jest przypisywać Bogu, że Bóg jest zagrożeniem, że Bóg nas krzywdzi, że Bóg mógłby nas krzywdzić, zrobić coś złego, czegoś pozbawić, wykorzystać i tak dalej, i tak dalej że Bóg mógłby nas zgubić. Zobaczcie, my się lękamy, boimy tego, co Bóg mógłby z nami zrobić, i to jest wielka niesprawiedliwość, jaka Boga z naszej strony spotyka. Wielka niesprawiedliwość z naszej strony polega też na tym, że my uważamy, że Bóg zwala nam na głowę różne sprawy, różne sytuacje i my musimy sobie z tym poradzić. Jeszcze On nas z tego rozliczy, jak sobie poradziliśmy. Że, on, że musimy sobie wszystkim radzić sami. I właśnie sprawiedliwość Józefa polega na tym, że, Bóg, że, że Józef nie przypisuje Bogu zła. Nie, nie widzi w Bogu zagrożenia. Wręcz przeciwnie, kiedy Józef dowiaduje się, że cała sprawa pochodzi od Boga, że to jest plan Boga, to wreszcie się uspokaja, wreszcie przestaje się bać i wreszcie daje się wprowadzić w tę sytuację, daje się wprowadzić plan Boga, zostawia wszystkie swoje plany i domysły, bo właśnie na tym polega sprawiedliwość, że sprawiedliwe jest przyznać, że pomysły Boga, plany Boga są nieskończenie lepsze dla mnie i dla wszystkich niż moje własne. Że ja nie jestem w stanie widzieć i wymyśleć i zaplanować dobra takiego, jakie widzi i planuje i realizuje i proponuje Bóg. I dlatego kiedy doświadczam, kiedy upewniam się, że coś pochodzi rzeczywiście od Boga, no to sprawiedliwe jest z zachwytem chwycić się tego, wejść w to, dać się w to wprowadzić, zostawić wszystkie swoje jakieś tam domysły, projekty i inne rzeczy, bo to, co proponuje Bóg, jest zawsze nieskończenie lepsze. Zawsze jest nieskończenie lepsze. I właśnie to jest sprawiedliwość Józefa. Natomiast zobaczcie, że my się staliśmy bardzo niesprawiedliwi i stąd są nasze lęki. lęki są, nasze lęki są z naszej niesprawiedliwości, bo my niesprawiedliwie Podejrzewamy właśnie Boga, że mógłby nas skrzywdzić, zwalić nam na głowę jakieś cierpienia, trudności, jakieś zło, nie wiadomo co. I właśnie warto się przyglądać. Jeżeli Twoje wewnętrzne nastawienie, Twoje myśli, Twoje domysły, Twoje lęki podpowiadają Ci, sugerują Ci, że Bóg mógłby Cię skrzywdzić, mógłby Cię czegoś pozbawić, mógłby Cię wykorzystać, że Bóg Cię zostawił samego, że zwalił ci coś na głowę i ty biedny musisz sam się z tym poradzić i w ogóle, no to znaczy, że to jest niesprawiedliwość, to znaczy, że to jest kłamstwo, że w tym nie ma prawdy. Natomiast jaka jest prawda? Zobaczcie, właśnie taka jest prawda, że jeżeli Bóg do czegoś mnie zaprasza i ja w to wejdę, to po pierwsze to zawsze będzie nieskończenie lepsze od wszystkich moich planów i domysłów, a po drugie to, to Bóg po pierwsze będzie realizował swoje plany, i ja nigdy w tym nie będę sam, bo to po pierwsze Bóg będzie realizował swoje plany. Właśnie zobaczcie, nadasz imię Jezus, prawda? Imię Jezus znaczy Jachwę zbawia, to Jachwę będzie coś robił. To On to zrobi, Józef się dowiaduje. To On to zrobi. A po drugie nazwą Go imieniem Emanuel, Bóg z nami. To On to zrobi i nigdy nie zostawi nas samymi. I to jest prawda o Bogu że wszystko, co robi Bóg jest dobre, jest niesprawiedliwe podejrzewać go o zło niesprawiedliwe. Wszystko, co robi Bóg jest dobre, jeżeli mnie do czegoś zaprasza, to po pierwsze On będzie to realizował, On będzie to prowadził i On będzie ze mną i nigdy nie doświadczę samotności. Natomiast właśnie im bardziej idę w realizację swoich projektów, tym bardziej to nie są plany Boga, tym bardziej rzeczywiście doświadczę w tym wszystkim samotności, właśnie dlatego, że Bóg z jednej strony mnie nie opuszcza, ale z drugiej strony nie jest w stanie współpracować w tym, co nie jest dobre. Im bardziej to są moje plany, moje domysły, tym właśnie większa przepaść jest między, między rozumieniem dobra według Boga, a moim ułomnym rozumieniem dobra. I właśnie dlatego Bóg nie jest w stanie przyłożyć do tego ręki. Staje się, Bóg staje się coraz bardziej bezradny, bezsilny, tak jak Jezus ukrzyżowany, I jakby to powiedzieć organizacyjnie, staje się bezradny, bezsilny, ale z drugiej strony, właśnie tą bezradnością, bezsilnością nas zbawia. Że kiedy do mnie dotrze, że nawet kiedy szedłem w grzech, kiedy szedłem w pogubienie, w rozwałkę, w pobłądzenie, on mnie nigdy nie opuścił. On cierpiał, on wisiał na takim samym krzyżu, jak ja, ale mnie nigdy nie opuścił. Emanuel, Bóg z nami. I właśnie kiedy to do mnie dotrze, to jest szansa, że się zachwycę Bogiem, Jego miłością do mnie. Wreszcie dam się o tej miłości przekonać, dam się przekonać, że Bóg jest dobry i że Jego pomysły są nieskończenie lepsze od moich, i wreszcie dam się poprowadzić, dam się zaprosić do, te, do tego, do czego mnie zaprasza Bóg. Wreszcie przestanę szukać latać na własną rękę. Przestanę, wreszcie właśnie nie pozwolę na to, żeby mnie pędziły moje kompleksy, moje naruszone poczucie wartości, mój brak miłości do siebie. Nie pozwolę, żeby pędziły mnie moje żale, pretensje. Moje, żeby pędziła mnie moja podejrzliwość i moje lęki i różne inne takie rzeczy. Wreszcie przestanę pozwalać, że to wszystko mną napędzało. Wreszcie zaufam Bogu i dam pozwolę Bogu, żeby On mnie zaprosił do tego, co On chce dla mnie zrobić, co On chce dla mnie zrobić, dam się zbawić. Właśnie i wreszcie to zacznie funkcjonować tak jak na początku, przed grzechem pierworodnym, że ludzie dali się zaprosić Bogu do, do bycia z Nim, do współpracy z Nim, dali się zaprosić do Jego dzieł, do Jego planów, by być z Nim w Jego planach. A nie uparcie na siłę ciągnąć Boga w swoje własne pomysły, domysły i plany w przekonaniu, że to ja wiem lepiej. Sprawiedliwość Józefa, tak. On szuka rozwiązań, rozwiązań dobrych dla wszystkich, ale uznaje, że tylko Bóg widzi takie rozwiązania, i kiedy się upewnia, dostaje pewność, że coś pochodzi od Boga, to na łeb, na szyję, bez zastanowienia. Sprawiedliwość Józefa właśnie. Nie podejrzewać Boga, że mógłbym je skrzywdzić, sprowadzić na manowce, zwieść, oszukać, okłamać nie wiadomo co tam zrobić. Bo Bóg jest dobry i zawsze ze mną jest. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.